To jest program Gość Wiadomości w telewizji Polsce 24. No, moimi gośćmi są Piotr Semka, Bronisław Wilczyń, z którym będziemy łączyć się poprzez Skype'a i rozmawiać o tym, co dzieje się w naszym kraju. A dzisiaj jednym z tematów jest z pewnością wypowiedź Jacka Żakowskiego. To jest znany nam wszystkim publicysta, który raczej sprzyja obozowi władzy. I powiedział coś takiego: Tusk sięgnął po metodę putinowską, której w demokracjach się nie stosuje, i że to jest autorytarny model zarządzania. Chodzi o transmitowanie posiedzeń sztabów kryzysowych. Czy pana zaskoczyły te słowa? Zwracam się do Piotra Semki. No, Jackowi Żakowskiemu zdarza się co pewien czas powiedzieć coś, co bulwersuje jego obóz, a co jest odkryciem pewnych rzeczy, które widzimy na co dzień. To wcip polega na tym, że bardzo zabawne były reakcje na jego słowa. Prowadząca program, on się nazywa Redakcja w TVP Info, Aleksandra Pawlicka, natychmiast wyrównała dysonans poznawczy, mówiąc: no ale z jakiegoś powodu Donald Tusk to czyni. To jest oczywiście taka uroda naszej sytuacji, że rzeczy, które są oczywiste, czasami musi powiedzieć ktoś z tamtego obozu, aby to przeszło do, zrobiło sławę. To, że to były metody putinowskie, zwrócił uwagę w zeszłym tygodniu jeden z moich przyjaciół, który kiedyś był ambasadorem na terenie państw postsowieckich, gdzie te oczywistość tego modelu pokazuchy, że po pierwsze transmituje się spotkanie, po drugie, że łaje się podwładnych, no to jest właśnie ten model, w którym Donald Tusk zapewnia sobie w ten sposób status takiego dobrego cara, który jeżeli coś nie działa, to ruga podwładnych. Tak samo robi Łukaszenko, tak samo robi Putin. To jest tutaj pytanie, dlaczego Donald Tusk sięga po takie metody, skoro tak łatwo je porównać? Co, jego otoczenie nie wie o tym? Donald Tusk stworzył bardzo specyficzny model, który opiera się na sytuacji, w której ma rolę swego rodzaju samca alfę. To jest bardzo charakterystyczne, że ani pan Hołownia, ani pan Kosiniak-Kamysz nie są w stanie nawiązać jakiegokolwiek starcia z nim. Są wielkimi niemowami, milczącymi. Tusk może robić wszystko, bo wie, że ma poparcie Brukseli, a jednocześnie ma za sobą ogromną armię elektoratu PO, które w imię hasła wszystko, byleby tylko PiS nie wrócił do władzy, tak naprawdę pozwala mu na bardzo wiele działań, które w normalnym kraju wpędziłyby go w poważne kłopoty. To teraz Bronisław Wilczyń, mamy połączenie z panem redaktorem. Jeszcze raz dobry wieczór. Panie redaktorze, jak pan ocenia tę wypowiedź Jacka Żakowskiego, bo ta wypowiedź wielu po prostu zaskoczyła? Ja nie wiem, czy powinniśmy przywiązywać taką ogromną wagę do wypowiedzi Jacka Żakowskiego, bo to się w ten sposób sami przyjmujemy taką specyficzną optykę. No my pewne rzeczy analizujemy, no ale jeżeli ktoś z drugiej strony zauważył taką oczywistość, to my już się tak strasznie tym ekscytujemy. Ja bym się Jackiem Żakowskim specjalnie nie ekscytował. To jest reprezentant propagandy Tuska, który ma pewną sferę niezależności, może po to, żeby go uwiarygodnić, nie wiem, może sam sobie wywalczył, ale powiedziawszy szczerze, to mnie mało interesuje. Interesuje mnie to, co się dzieje w Polsce, jak działa nasz rząd. I o tym właśnie chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, tak. Ale na początek już zamykamy ten temat tej wypowiedzi, bo właśnie, panie redaktorze, przerwałem panu. Rząd nie ma sobie nic do zarzucenia. No, słyszeliśmy to wielokrotnie podczas sztabów kryzysowych, ale gdy pytamy o zdanie ludzi dotkniętych bezpośrednio przez powódź, no to mają mnóstwo zarzutów o tym, o to, że odpowiednio wcześniej ich nie poinformowano o zagrożeniu, o tym, że bagatelizowano to zagrożenie, o tym, że nie opróżniono na czas zbiorników retencyjnych, że tam znajdowała się woda, przez co mniej można było wody dodatkowej przyjąć, i wreszcie o to, że ta pomoc nie wszędzie dociera, nawet jak dociera, to że jest za mała i że nie uruchomiono tych wypłat. To jaka jest prawda? No prawda jest oczywista, to znaczy prawdę mówią ofiary tej tragedii, ale potem to widzimy to gołymi oczami. No przecież 13 w piątek premier Tusk powiedział, że nie ma czym się specjalnie przejmować, prawda? No to miało
istotny wpływ na postawy ludzi, na to, jak oni się zachowywali. No skoro premier ich uspokaja, no to nie ma czego się obawiać. Ale sprawa ma bardzo wiele wymiarów. Ja bym przypomniał, że właśnie, że te nie spuszczono wody z tych zbiorników retencyjnych. Ale ja bym sięgnął jeszcze głębiej. Ja przypomnę, że to przecież członkowie obecnego rządu protestowali przeciwko budowie tych zbiorników retencyjnych, które pomogłyby w tej, przeciwko temu kataklizmowi. Pani wiceminister kultury, o ile pani zmienił, Urszula Zielińska, tłumaczyła wówczas, klimatu. Że pomysł... Słucham? Klimatu i środowiska, to nie jest razem, wszystko jedno, klimatu, będą dobre, będzie ta, która zarządza klimatem, powiedziała, że w żadnym wypadku nie powinniśmy budować. Zamroziło nam na chwilę połączenie, więc wracamy tutaj. No, rzeczywiście jest tak, że niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej, posłowie, politycy, protestowali przeciw budowie kolejnych zbiorników retencyjnych, ale teraz Donald Tusk zapowiada, że będą kolejne powstać. No dobrze, no ale już nie tyle mleko, co rzeki wylały i to już jest musztarda po obiedzie. To jest dobry przykład, jak w obozie szeroko rozumianego obozu Platformy mogą funkcjonować skrajni ideolodzy ekologiczni, którzy tak naprawdę nie podlegają żadnej weryfikacji wcześniejszej, zanim zostali powołani na stanowisko. O czym my mówimy? No przecież pani Henning-Kloska, która rozpoczęła swoje rządy w ogóle od podejrzeń o to, że jej niektóre pomysły jej resortu mają podłoże lobbystyczne, sama no w czasie tego kryzysu pokazywała się z jak najgorszej strony. No to ona rzuciła pomysł, że ewentualna pomoc to będą nisko oprocentowane pożyczki, z czego później sam Donald Tusk musiał się wycofywać rakiem. To jest efekty tworzenia rządu słabych postaci z jednym wielkim samcem alfa w postaci premiera Tuska, który bardzo dba o to, żeby w tym rządzie nie było silnych osobowości. Idźmy dalej. Oto Donald Tusk ogłasza z wielką emfazą, że pełnomocnikiem do spraw naprawy szkód będzie Marcin Kierwiński. Dlaczego trzeba ściągać z Brukseli? I wiele osób o to pyta. Skoro jest takim był dobrym fachowcą, to dlaczego pozwolono mu wyjechać do Brukseli? Dlaczego przestał być szefem MSWiA? Dobrze. Teraz jest to człowiek, którego nigdy nie dało się poznać z jakiegokolwiek działania w warunkach kryzysów, w warunkach katastrof naturalnych. Na jakiej podstawie jest założenie, że ten człowiek ma sobie dać radę? Chyba, i tu niestety nie możemy się oderwać, że jest to jakaś rozgrywka wewnątrz Platformy, dosyć sprytna, jak to zwykle bywa w wypadku Tuska, że w wypadku, jeżeli Kierwiński będzie miał sukcesy, to Tusk po prostu stwierdzi, że to jest zasługa rządu, a jeżeli nie będzie mu szło, to wtedy będzie idealnym kozłem ofiarnym, tym bardziej, że w kuluarach Platformy mówiono, że Kierwiński zbyt demonstracyjnie głosił, że będzie murowanym następcą Rafała Trzaskowskiego na stanowisku prezydenta Warszawy, jeżeli ten wystartuje. De facto to właśnie on rządzi warszawskim ratuszu. To tak na marginesie zupełnie wracamy do Bronisława Wittsteina. Tam lista zarzutów pod adresem rządów była dość długa. Na moment straciliśmy z panem połączenie, a zatem jeszcze raz zapytam pana, co według pana było największym błędem, zaniechaniem obecnego rządu? No, to nieudolność uderza. Nie jesteśmy przygotowani na tą katastrofę. Można powiedzieć, że nigdy się nie jest przygotowany na katastrofę naturalną, ale można lepiej lub gorzej reagować. Z tego, co obserwujemy, nasze władze reagują w sposób nieadekwatny. Zamiast katastrofą zajmują się PR-em, wizerunkiem głównie. Mrozi nam połączenie, będziemy oczywiście dalej próbować się łączyć z panem Bronisławem Wittsteinem.
To jeszcze jeden wątek, myślę, że bardzo ważny, bardzo interesujący, bardzo ciekawy i taki napawający niepokojem. Policja wkroczyła do domu młodego chłopaka, który napisał kilka słów krytycznych wobec władzy, a chodziło o to, że na terenach, konkretnie w Lądku Zdroju, grasują szabrownicy, co zresztą potwierdza policja. Stwierdził, że na miejscu nie ma służb, że jest za mało policji i tak dalej, i tak dalej. No i w odpowiedzi wkroczyła policja, zabrała chłopaka do prokuratury. To jest taki sygnał wysyłany do innych. Uważajcie, bo jak będziecie krytykować władzę, to może was spotkać to samo? No, tutaj przypomina się kazus Antykomora, kiedy to samo. To znaczy, ta ekipa, która zawsze lubi prezentować się jako obrońca wolności słowa, tylko gdy, no po prostu taka jest logika, jeżeli ten styl, no przypomnijmy jeszcze jeden fakt, no Telewizja Republika nie została wpuszczona na konferencję, no ten styl złego reagowania na krytykę, to jest przykład, który idzie od samej góry. I wtedy zdarzają się nadgorliwcy. No jeszcze jeden kazus, który utkwił nam w pamięci. Jeden chyba z wojewodów, o ile dobrze pamiętam, ogłaszający, że kazał mu powiedzieć któryś z prezydentów, że Donald Tusk jest wielki. To samo w sobie można powiedzieć, nie można obciążać Donalda Tuska, ale można się zastanawiać, jaki nastrój wewnętrzny w Platformie powoduje, że ważny urzędnik, mając właśnie świadomość, że kamery transmitują jego, uznaje, że zasłuży się, zdobędzie jakieś punkty, demonstrując. W tym wypadku był to oczywiście... Przypomina mi się powieść Kapuścińskiego, cesarz. No albo słynne bubu-dubu z misia. Ale Bronisław Wilczaj, panie redaktorze, pytanie już teraz w kolejnym wątku. W jakiej rzeczywistości my obecnie żyjemy, skoro próbuje się zamknąć usta tym, którzy krytycznie mówią bądź piszą, tak jak w tym konkretnym przypadku, o rządzie? To jest państwo policyjne. To jest oczywiście dopiero rodzenie się tego państwa policyjnego, ale to jest państwo policyjne. Jeżeli zamyka się opozycję, jeżeli się opozycję próbuje eliminować, no to się niszczy podstawy demokracji. Jeżeli się eksponuje działania przeciwko opozycji w ten sposób, prawda, że się paraliżuje lotnisko, żeby zatrzymać Ryszarda Czarneckiego, można było normalnie go wezwać. Jeżeli te wszystkie zatrzymania polityków PiS-u są przecież tak organizowane. Znowu niestety stracimy. Mamy jeszcze w ogóle bardzo niepokojącą informację, która pojawiła się, że Koalicja 13 grudnia szykuje nową ustawę medialną, która przewiduje likwidowanie Krajowej Rady Radiofonii. I niestety, no... Szykowany jest zamach na konstytucyjne ciało, jeśli mówimy o Krajowej Radzie Radiofonii. Tak, ale to jest element szerszej tendencji, która objawia się także w zapowiedziach Trybunału Stanu wobec prezesa NBP, nieuznawania Trybunału Konstytucyjnego, zwalczania tych sędziów, którzy są uznani za niesłuszni. Bo mamy teraz demokrację walczącą. Mamy do czynienia... Prawo nie jest najważniejsze, panie redaktorze, tak słyszeliśmy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ekipa Tuska nie jest zdolna do akceptowania żadnych ciał, które nie podlegają jej bezpośredniej kontroli. I to jest właśnie element autorytaryzmu. To Bronisław Wilczaj, teraz co pan sądzi o tej demokracji walczącej? Zdążę, zanim przejdę do demokracji walczącej, to chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, którą pomijamy. Otóż ta nieudolność może brać się ze specyficznej postawy polskich urzędników. Polscy urzędnicy obserwowali przecież taki pokaz, gdzie otwierano sprawy, próbuje się karać, a w każdym razie rozliczać się urzędników za czasów poprzedniej ekipy za ich działanie w obronie Polski w sytuacji zagrożenia. Tu konkretnie chodziło o zagrożenie pandemią, prawda? Co to jest za lekcja dla urzędników? Otóż jest to lekcja taka, że broń Panie Boże, nic nie rób, najlepiej bądź bierny. To jest taka postawa, która zawsze grozi biurokracji, która zawsze funkcjonuje w sferze biurokracji, ale
to, co zademonstrował nam rząd Tuska, czyli generalnie rozliczanie za wszystko, co działo się za poprzedniej ekipy, mówi tej, co mówi funkcjonariuszom państwowym. Przypadkiem nic nie róbcie, bo jeżeli cokolwiek zrobicie, choćby najsłuszniejszego, może być wykorzystany przeciwko wam. Tego efektu, jestem przekonany, widzimy również w reakcji, na, czy też braku reakcji właściwej na, tą, na ten kataklizm. No i jeszcze jedna kwestia, która się nasuwa. To no, w wielu krajach jednak istnieje coś takiego jak Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych. U nas takiego ministerstwa nie ma. I za każdym razem, gdy dzieje się tego typu sytuacja jak powódź, zaczyna się testowanie, na ile działają koordynacje między obroną terytorialną, policją, strażakami, wojskiem i tak dalej. Może powinniśmy mieć własne ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych. No, zdarzają się katastrofy lotnicze, zdarzają się sytuacje losowe. Mamy w takich sytuacjach, odkrywamy Amerykę. No, w innych krajach tego typu procedury kandydat są ćwiczone. Już jest, pan Kierwiński mógłby zostać, już objąć takiego ministra, jak rozumiem. Proszę nie żartować. To ironii na koniec odrobiny nie zaszkodzi, choć oczywiście sytuacja jest bardzo poważna i należy do. Ale w ogóle jesteśmy świadkiem olbrzymią powagą. Każdy taki kryzys jest swego rodzaju, pokazuje system władzy. Ten system monowładzy Donalda Tuska, którym PR i partyjne często interesy górują nad skutecznością, to jest pierwszy sygnał, jakby się zachowywała ta ekipa w razie jakiegoś większego zagrożenia. No, nie chciałbym krakać, ale no niech się zdarzy na przykład jakiś incydent na granicy polsko-rosyjskiej. Jak wtedy koordynacja działałaby? A no to już państwo kwestia... działa czy nie działa? To pytanie do Bronisława Wilsztajna. No oczywiście, że ja mam wrażenie, że w państwie Tuska działa wyłącznie Tusk. Akcja wymierzona w opozycję. Czyli zakwestionowanie fundamentu demokracji. Zdajmy sobie sprawę, że to, co steoretyzował, odwołując się do Karla Lewensteina w tej formule demokracji walczącej, to, co steoretyzował premier Tusk, no to stosuje się od pewnego czasu. To znaczy, podstawą demokracji parlamentarnej jest istnienie opozycji. Podstawą demokracji parlamentarnej jest nie penalizowanie działań politycznych. Tutaj nowa władza to robi, usiłuje kryminalizować działania opozycji, działania dawnej władzy, obecnej opozycji, na jakiej zasadzie, stwierdzając, że niewłaściwie się dysponowała ona środkami, bo takie są zarzuty. Otóż każda decyzja polityczna to jest dysponowanie środkami, a więc każde działanie polityczne można kryminalizować. I to robi obecna władza. I no, ja myślę, że to jest testowanie w porozumieniu z establishmentem Europy, jak daleko można się posunąć, eliminując przeciwników status quo obecnego, czyli tej oligarchii liberalnej. I to Polska stała się takim laboratorium, gdzie Tusk testuje te sprawy. Co go tam obchodzi? Jakaś powódź, jakieś inne rzeczy, miliard, na ten miliard notabene to jest bardzo nieduża suma, chciałem zwrócić uwagę, jak na tego typu katastrofę, mówi, to się pokazuje jako wielką sumę, to jest zdecydowanie niewystarczająca suma. Ale mówię jeszcze raz, nie to go interesuje i nie po to Tusk został premierem. No, brzmi to bardzo wszystko smutno, ale musimy już kończyć. Nie będziemy tego wątku rozwijać. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać w telewizji w Polsce 24. Moimi gośćmi byli Piotr Semka, Bronisław Wilsztajn. Bardzo wam, panowie, dziękuję za rozmowę.